Witam was moi drodzy, jestem Siegfried Kuh, a to jest Fallout 4, w którego sobie będziemy grać. W ostatnim odcinku dotarliśmy do tej zbroi i w sumie mamy tylko opróżnić. Czy ja to mogę ubrać tą zbroję? O co chodzi? Halo? Jak to? A wejdź, dobra, jest wejdź, super, sprawdziłem tylko tu. Chyba wszystko opróżniłem, dobra. Rdzeń kuzyjny, fikuśnie. No, właśnie. Aha, widziałem, że w komentarzach niektórzy pisali, że chcielibyście, żebym częściej publikował Fallouta, na przykład wtorki i czwartki. Cześć piesku. Aha, i mogę teraz tutaj iść, tak? Dobra. Tak więc możliwe, że ten odcinek, który teraz oglądacie, będzie we wtorek? Lol. A potem w czwartek nagram, znaczy na czwartek nagram następny. Lol, jaki samobójca, widzieliście? Gdzie jest kolejny ziomek? Wow, co ty robisz, psie? Widziałem jakiś filmik, że to może jakoś latać. Czy coś takiego? Nie? Możliwe, że się pomyliłem. Co tu się dzieje? A, ten ziomek mi pomaga, spoko. Dobra, co miałem mówić jeszcze? Aha, no tak, że możliwe, że w takim razie ten odcinek zobaczycie we wtorek. Czwartkowy nagram zaraz za chwilę, że tak powiem. Jeżeli rzeczywiście ten opublikuję we wtorek, ponieważ przyznam, że nie mam możliwości między wtorkiem a czwartkiem nagrać czegoś i zmontować w środę. Tak więc jeżeli chcecie, żebym... Kto tam strzela jeszcze? Mam jakiś radar? Tu jest jakiś czerwony, dobra. Więc jeżeli chcecie, żebym częściej publikował, musicie brać pod uwagę, że będę w takim razie nagrywał to w weekendy. O, nie mam amunicji. Co to za odgłosy? Oooo, szpon śmierci. Nie. Stąd, przestań. Aaa, jak się tu biega w tym? Do diaska, trzeba go zabić. Zepsujesz mi zbroję, draniu. O nie, no super. Mogę mu z pięści przywalić. O, mogę. Udało się. Oh yeah. Dobra, dam weź wszystko. Jeszcze ktoś. Czy tu granat? Czy tu coś poleciało tak sobie randomowo? Samoróbka, pistolet, nie? O, tam granat był za mną. O. Radar pokazuje mi, że tu gdzieś wyżej ktoś jest? To jak się tam do niego dostać? To jest bardzo dobre pytanie. Dobra, spróbujmy może... Tędy? Halo, halo, kto tam jest na dachu? Tu są bandyci. Może nie na dachu, nie wiem, że mu pokazuje znaczniki, że wygląda jakby byli wyżej niż ja. Aaa, zginąłeś. Kapsel, nabój. Krótka dwururka. Nic ciekawego, w ogóle wypadałoby zacząć właśnie przeszukiwać tychże... tychże wszystkich przeciwników. Nie mam już amunicji do mojej zbroi, tak więc... Kastet, o, to się może przydać. Uszkodzenie, że... Aha, no spoko. Kapsel, nabój. Tych już tutaj wcześniej ogołociłem. Nabój, koktajl motowa z Timpak, to się przyda. Nabój, ej, samoróbka, pistolet. To mi się nie przyda, ale zaraz to wywalę, no. Kapsel, nabój, strzelby, koktajl motowa. Kastet już mam. Klucz do magazynu, cokolwiek to jest. Celny, szybkostrzelny, samoróbka, pistolet. O, takiego jeszcze nie widziałem. Kapsel, pistolet, tam naboje, czy coś takiego. Kapsel, nabój. Tam jeszcze jedne zwłoki, tu po prawej żadne. Kapsel, nabój, koktajl mołotowa, świetnie. Nie wydaje mi się, żeby było tutaj jeszcze interesującego. Dobra, to teraz mam wrócić, rozumiem, do tego ratusza, tak? Pies ten... Puka pazurami, znaczy stuka, w samej, prawie jak mój pies też. Też tak robię, mówię, kurde. I czasem mówię, przez ten pies stukać pazurami, bo dziecko obudzisz, a to dziecko, znaczy na ten pies i tak stuka, ja się wtedy denerwuję, mówię, go tak głupi pies. Będę ci te pazury w cholerę. No ale nie da się ich obciąć tak, żeby wiadomo, nie zrobić psu krzywdy, a jednocześnie, żeby przestała stukać, więc no lipa. Bo przecież nie będę robił krzywdy, siemanko. Oh yeah. Poradzicie sobie.
you guys gonna be okay now? Yeah, for a while anyway. We can at least move someplace. Right. Dobra. Listen, when we first met, you asked about the Minutemen. No, zepsuły się napisy. Co teraz? You're welcome. Anytime. Well, since you say that, maybe you'll come to Sanctuary with us. A to właśnie, właśnie to trzeba zrobić. You need to stay strong like you've been. Because there's more to your destiny. Ojej, przeznaczenie. My destiny? You're a man out of time. Out of hope. But all's not... Where is my son? Where is Sean? To jest bardzo interesująca wiadomość. I wish I knew, kid. I really do. But it's not like I can see your son. Great green jewel. Dobra. What's in Diamond City? Look, kid, I'm tired now. Maybe. Right. Trochę prochów, tak? Talk about this. That okay. Junk. It's gonna kill you. Czyli szpunka. We're all gonna die eventually. Sounds like you better get going. Halo, halo. And our new friend here. Need to keep moving. He's gonna need it too. No chodźmy, halo, ziomeczki. Get going. Sanctuary awaits. All right, folks. Pudełko ze spinkami, ja sobie wezmę. It's safe to move out. We're heading for that place Mama Murphy knows about. Sanctuary. Dobra, idziemy do sanktuarium. He knows about it? You mean she had one of her visions while she was sewn out of her gourd? And now you want us to just head out on another wild goose chase based on no better plan than Mama Murphy saw it? Oh, hold on, hold on. Everybody just take it easy. No. We're all in this together. Ogarnijcie maciochy. Got a better idea of what we should do next? Mm-hmm. No way I can pick this. Well then, sanctuary it is. Let's just hope it... Wyposażenie się w pancerz, pierdu, pierdu. Coś mam z nóżkami, jak się nóżki naprawia? Nie mam pojęcia, steampack, aha. Tak? Plum? O, teraz mi się naprawi, tak? HP rośnie, uje. Dobra, mam 100 HP. Zacnię. Nie wiem, że muszę poczekać, że nie wyjdą, jak scale mnie, tak? No, otwieraj te drzwi. No. No, przecież... No, wszyscy muszą wyjść... A, dobra, już myślałem, że będę musiał w kolejce stanąć do drzwi, żeby wyjść. To była straszna lipa. Na szczęście nie. Dobra. A, weź czytywanko, kończ się szybciej. Dziękuję. Gdzie teraz? Mamy iść do sanktuarium. Don't forget the price we paid to get this far. Dobra. Let's move out. I'll take point. Stay close, everyone. Gdzie jest sanktuarium? Tam? Popatrzmy na mapę. Tutaj jestem. Dąż do Prestona, Gerveya, sanktuarium. Aha, czyli sanktuarium to jest niby moja Havira. Spoko. Idziemy do domu, znam drogę. Staranowałem worki z piaskiem? Lol. Da się tak? Jestem za ciężki, się rozwalają. Wow, ale fajne. Aha, oni będą teraz się wlekli przez pół godziny i ja będę się z nimi iść przez cały odcinek. Sobie stanę w takim razie w tym. Picie wody przywraca zdrowie. Aha, dobrze. Ej, jaki skomplikowany hydrant. Wow. Widzieliście ten design normalnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć rurek i pokrętu. Mogę w nim pokręcić? Nie, ech. Co ci się... A coś tam coś? Tu jest coś interesującego? Tu? Pieniądze? Pieniądze to chętnie. Gdzie ten pies? Nie. Ech. Chyba tak nie. Osiem sekundlu. Co to było za pip, pip, pip? Gdzie te ziomeczki poszły? Rdzenie fudzyjne. Aha, on ma baterię jakąś, o kurde. O! A, to był kolejny worek, który rozwaliłem, dobra. Ciekawi mnie, jak to działa z tym rdzeniem. No i to będę musiał ten pancerz porzucić i potem będę mógł go odzyskać, czy jak to w ogóle działa? Będę musiał to zobaczyć. No, pewnie się przekonamy niedługo. A, tędy przyszedłem, faktycznie. Ja poszedłem tędy, faktycznie? No, faktycznie chyba, no. No czemu oni tak się wloką? Ja pierdzielę, naprawdę? Będziecie teraz tak się ten... Oni idą wolniej niż ja idę. Gdzie jest pies?
Cię, a ty z nimi? Co za zdradzieckie nasienie. Rozwalę te znaka, co? Nie da się? No naprawdę, pancerne znaki, ograniczenie 25 mil na godzinę i więcej nie pojedziesz. Nawet nie da się tego znaku rozwalić i powiedzieć, ale panie władze, tam nie było żadnego znaku. Ech. Wskoczę sobie na auto, o. Jak podczas zamieszek, hehe. Oni tam są gdzieś, vlogą się. W tempie pół kilometra na godzinę. W związku z czym przejść nam tej trasy zajmie 2 godziny. Kurde, myślę, że chwilę jest jakiś ziomek. Dobra, idziemy znaleźć Prestona. Może ja mogę ich wyprzedzić po prostu i nie przejmować się tym. Tą słabą, powolną ekipą. Mam jeszcze 220 naboi do tego minigana, więc warto by było zrobić z tego użytek. O, jestem w sanktuarium. Poza tym, że tu jest sanktuarium, w sensie to ognisko, tak? Muszę w takim razie mojego bota tu sprowadzić. Bota sprzątacza, albo tu jest sanktuarium, albo ten, to jest ten, dlatego ten znak tu jest, może że to sanktuarium, to ogółem to miasteczko małe. Tu jest sanktuarium, tak? Ooo, co to jest? Maszynka? No psie, naprawdę musi mi włazić pod nogi, czuję się jak w domu. Wasz pozwala na budowę i modyfikację, usuwanie pobliskich obiektów. Aha. Aha, czyli... struktury. Drewno. Metal. Coś tam. Gotowe elementy. A, i mogę sobie postawić tu jakieś rzeczy. Mogę sobie rozbudować to wszystko. Zrobimy ganek taki, o. Nie, nie chcę tego obracać. Co ten pies robi? Czemu żresz misia? Enter, zbuduj. A, potrzeba mi drewna i stali, wspaniale. Anuluj. No wyjdź. Przytrzymaj V w menu, aby otworzyć menu, by jesteś w strefie budowy. Co? No, ale o co tu chodzi? Co mam zrobić z tym sanktuarium? Bandyta. Klatka. Mogę zrobić klatki. I co, wtedy ktoś będzie mogę kogoś w klatce zapnąć? Tu będzie klatka, na środku drogi, o! Przytrzymuję to V i nic nie dzieje. Bum, postawiłem klatkę, oh yeah. Czy chcesz przenieść do warsztatu? Nie. Albo tak, po co mi ją? Tylko tak na próbę sobie postawię, zobacz czy się da. Aha, rozumiem teraz, że muszę czekać na tamtego ziomeczka, tak? Zaraz, jak się tu czekało? Nie ma czekania takiego jak w tym? Jak w Skyrimie? W Skyrimie się T naciskało i można było poczekać. Sterowanie... Chyba, że w P-Boyu jest odpowiednia opcja, zaraz zobaczymy. Pokaż nam się P-Boy. O, następny poziom, jak coś tu jest. O, mogę sobie wbić levela. Co mi to da? Znajdujesz w pojemnikach jeszcze więcej kapsli. To by było dobre, bo pieniądze się na bank przydadzą. Dobra, weźmy na razie. Ogólnie poziom 5 szczęścia, a to się walcie. Inteligencja. Nie, cofnij. Dobra, chcę jeden do inteligencji. Mogę jeszcze, mam jeszcze jakieś punkty, nie? Dobra, wbiłem sobie level. Ale to była pauza, rozumiem, tak? I muszę czekać, aż oni tu łaskawie przyjdą. Widzę, że już się ten... No ale jestem duży. No ale pogadajmy sobie z moim botem. Gdzie jest mój bot? A tu gdzieś kwiatki przycinał. Halo, bocie. Ha, zgubił się. Samochodzik to nie...
Nie widzę, no zniknął. Nadal uważam, że gra powinna dawać jakąś opcję czekania w miejscu. Przecież wszystkie poprzednie Fallouty to miały chyba. Znaczy wszystkie, trójka na pewno to miała, New Vegas też to miało. Skyrim to miał, Morrowind to miał, Oblivion to miał. Już Morrowind nie jestem pewien, no ale nieważne. Dlaczego nie ma czekania? Naciskam T, to powinno być na T. Jak time. Nie, to nie to. No, ziomeczku, już jesteś na miejscu. Już, porozmawiajmy. Gdzie on idzie? Minęli sanktuarium, gdzie ty idziesz, Benzfale? I'm glad you decided to come with us. I should have listened to Mama Murphy all along. Pretty nice place she's found for us. No, I guess we could settle down here. Make a place to call home. What do you think? Yeah, I used to like living here. What do you mean? Before what war? Are you saying... I lived here over 200 years ago. I was frozen or something. Oh. Przyznałem się do takich rzeczy. Damn. Like one of those old pre-war ghouls. You say you were frozen. Anybody else make it out with you? My son. Damn. I'm sorry. Anyway, I am glad you're here. And I hope you don't mind, but I've got another favor to ask. I've had word from a settlement asking for help. No dobra, dawaj. Still hoping dawaj, dawaj. Somewhere. The only chance to start rebuilding the Minuteman is to show people that they can count on us when they need us. The trouble is, I've got my hands full here. Do you think you could go help out with the settlement? W porządku. Tak. I'd be glad to help. The Minuteman could use more people like you. By the way, if you want to help out around here at all, talk to Sturgis. O, dostałem levela. I'm sure he'd be glad for all the help he can get. Dobrze. Tam mam się, tak? Zaktualizowano mapę. Dobra, najpierw tak, następny poziom, skoro od razu mogę wbić jeszcze wyższy poziom inteligencji, bo to mi da... Czy muzyczka nie jest za głośna, bo czasem... O, bo dla mnie jest za głośno, może jest dla was też, co nie przyciszałem troszkę grę, bo narzekaliście, że było za głośno. W ogóle dajcie znać, czy teraz już jest w porządku, dobra. Zrozumiałem, że mam teraz iść tam, to jest ta druga osada, dobra. Lecimy. Teraz mi spadnie w ogóle zbroja i to będzie totalna lipa, ciekawe, czy będę mógł chociaż z niej korzystać nadal. Już myślałem, że będą się okominać, jak przeskoczyć to ogrodzenie, ale nie, spoko, mogę przejść. No i rdzeń zaraz padnie, tu jest rzeka, przez którą nie wiem, czy bezpiecznie będzie przechodzić. Ale to są jakieś jeziorko, mogę je obejść. Zresztą mi da bardzo nadrobi drogi. Brak zasilania, no ej. Mam nadzieję, że więcej takich zbroi padów znajdę po prostu. Przeszukaj. A co z tym? Ja mogę wymienić lewą rękę. Nieważne. Czy ten minigun jest w moim ekwipunku chociaż? Tak, dobra. To w takim razie olać to. Oj, jest radioaktywność. Co to za robal? Dziczały kundel. Jak mu głowa wybuchła. Czemu dziczały kundel miał przed sobie kapsle? Halo psie, chodź. Się utopisz. Idziemy. Jestem trochę... radu już mam trochę, znaczy poziom radioaktywności. Ło, co to jest? Łania mutą rogacza. Lol. Chorać tą łania. Lecimy w poszukiwaniu tej osady. Chciałbym tam jeszcze dotrzeć w tym odcinku. To może być problematyczne, bo odcinek powinniśmy kończyć... teraz? Kretoszczur, nie! Ja wiem, ktoś mi teraz powie, że tu mam w ogóle system VATS i mogę używać go tak RPGowo, ale ja nie chcę, nie lubię tego systemu VATS z Fallouta. Ja wolę właśnie grać tak bardziej FPS-owo, strzelinkowo. Gdzie jest pieseł? Piesełku, czy to ty? O jest, dobra, myślałem przed chwilę, że może przez przypadek on był jednym z tych stworzeń, które pozbawiłem głowy. Na szczęście to były same kretoszczury, więc easy. Ale myślę, że dobiegniemy do tej osady i to będzie moment, w którym będzie trzeba zakończyć odcinek. Bo to już będzie ponad 20 minut chyba. A w każdym razie jakoś w okolicach tej grze. Tak więc... Ale spoko, tak jak mówiłem, prawdopodobnie będziemy... kamieniołom tiketów, okej. Prawdopodobnie będzie to kolejny odcinek już w czwartek, jeśli dzisiaj ten jest we wtorek, tak więc... Dobra, teraz chciał użyć twistling. O dobra, to możemy w sumie w tym kamieniołomie się zatrzymać, zobaczyć, czy jest coś interesującego.
Albo nie, bo to wygląda mi na podejrzane miejsce. Tam jest jakiś ziomeczek. Czy to mogę zaskoczyć jakoś bezpiecznie? Nie wydaje mi się. Wolę jednak pójść naokoło. Przynajmniej się nie zabić podczas spawania w dół, bo to byłby trochę przypał, gdybym tam się zabił. Tam coś jest i to jest chyba to miejsce, do którego mam dotrzeć. Tak więc biegnijmy. Tu co, jakieś roślinki? Mogę je zbierać? Szlamsola? Nie wiem co to jest, ale zebrałem. To w ogóle zawsze mi bawi mnie to, że magicznie postać jest w nowym świecie, 200 lat był zamrożony, a spoko, znam wszystkie zwierzątka i roślinki, jak się nazywają. Zresztą oglądałem jakiś taki gameplay z RPGa, gdzie właśnie jak rozmawiał się z NPC-em, to nie wiedziało się, jak on ma na imię, pojawiały się pytajniczki zamiast imienia, dopóki ten NPC się nie przedstawił. I według mnie to jest mega fajne. Bandyta, ojej, ja myślałem, że to jest ta osada, do której mam pomóc, a tu jakiś bandyta. Ups. No cóż. Skoro trafiłem do osady bandytów, to trzeba już się ich pozbyć. Oczywiście znowu magicznie wiem, że to są bandyci, a nie te ziomki, którym mam pomóc. O, jakieś się do podziemi. Dobra, zaraz tam wrócimy. O, co to? Hehehehe, ale jestem mądry. Jakiś komputer. Co ten komputer robi? Security's too tight. No, jestem tak głupi na to, okej. Okay. Palnik, a wezmę se palnik. Co? Dam se w palnik. Kto mi zabroni? Środek czyszcząc, też się przyda. Jakbym chciał, żeby mnie przeczyściło. Wymaga terminala. To co, co to było? Ło, pies bojowy, dostał mojego psa, ty psie bojowy. Ło, siemanko. O nie, gdzie jest moja amunicja? Co chcesz do mojego psa, głupia babo? Widzieliście ją? Biedny psiur. Strzelni to jakich krajów. Ej, halo, gdzie moje HP? Na rewers. O, dobra. Jest tałeczka, którą się załatwiłem. Nabój. I nic więcej, co mnie interesowało. Dobra. Za dziwne głosy. O, rdzeń fuzyjny. Dawaj, dawaj. Będę miał zbroję znowu. Będę mógł sobie używać. Ciekawe, że będę musiał iść po tą samą. Ho, ho. Wow. Co to było? Zdjął mnie jakiś... Game over? Ale przypał, wyginąłem. Dobra, myślę, że ta śmierć to jest dobry moment, żeby zakończyć nagrywanie. Widzimy się w następnym odcinku, gdzie prawdopodobnie będę kawałek dalej. Próbuję przejść te kilka metrów, żeby się nie powtarzało to samo. No. Dzięki za towarzystwo, trzymajcie się i do następnego. Hej!